Szanowni Państwo, Tadeusz, kierujemy od zwania. Przekazuję głos. Witam serdecznie Państwa. Pani dyrektor wspomniała o tym, że obraz jest prezentowany i pozostałe trzy też będą z okazji 60-lecia naszego muzeum. Pomyślałam sobie, że ta prezentacja właśnie tych obrazów wybitnych polskich malarzy wpisuje się także w inne obchody, mianowicie w stulecie odzyskania niepodległości Polski. Oczywiście tu na Śląsku troszkę inaczej wyglądało, ale kiedy Katowice znalazły się w granicach Polski, Tarnowskie Góry zresztą też, wojewoda Grażyński postanowił zbudować Muzeum Śląskie w Katowicach. Powierzył to zadanie wówczas doktorowi Tadeuszowi Dobrowolskiemu, potem wybitnemu profesorowi historii sztuki. I on z architektem Szajerem, o którym Państwo być może już słyszeli przy innej okazji, jeździli po Europie, przyglądali się różnym muzeom i dążyli do tego, aby stworzyć najświetniejszy gmach muzeum, jaki się tylko dało. I rzeczywiście we wrześniu 1939 roku miało nastąpić otwarcie nowego, rzeczywiście najnowocześniejszego muzeum wówczas w kraju, a może i za granicą. W muzeum miały się znaleźć różne działy, ale także Galeria Malarstwa Polskiego. I dr Dobrowolski postanowił stworzyć tę galerię, hołdując jednej zasadzie, że to mają być dzieła najwybitniejsze, najwybitniejszych polskich malarzy. I rzeczywiście to mu się udało. Jednym z tych obrazów jest właśnie ten obraz Józefa Chełmońskiego. Otóż w 1928 roku profesor Dobrowolski udał się do Warszawy i tam nabył obraz pod tytułem Powrót z balu. Nabył go w Domu Sztuki. Wcześniej ten obraz znajdował się w rękach Aleksandra Kachanowicza. Aleksander Kachanowicz był swego czasu jednym z sekretarzy Paderewskiego, a potem w okresie międzywojennym pracował w konsulacie generalnym w Nowym Jorku. Także same dzieje tego obrazu już są znakomite. Natomiast powiemy jeszcze o jednym obrazie, ponieważ to jest druga wersja tego samego tematu i za chwilę powiemy, jak to wszystko wyglądało, dlaczego ten obraz powstał, jak wyglądał pierwowzór. Natomiast żeby mówić o twórczości Wyczółkowskiego, musimy troszkę nawiązać do jego życiorysu. Urodził się w Boczkach niedaleko Łowicza w 1849 roku, czyli 100 lat przed moimi narodzinami. I uczył się w Łowiczu, natomiast wykazywał zainteresowanie sztuką, ponieważ zarówno dziadek, jak i ojciec też potrafili malować, zajmowali się sztuką, muzyką. Mama również, świetnie wykształcona, zresztą jak wspominała potem córka, niezwykłej dobroci kobieta. No ale ponieważ nie wiodło im się najlepiej, więc myślano o tym, żeby syn raczej nauczył się jakiegoś zawodu praktycznego. No i rzeczywiście studiował zoologię, ale z czasem doszedł do wniosku, że jednak bardziej interesuje go malarstwo. No i ojciec, jak dobry ojciec, zgodził się na to rzeczywiście. No i cóż, mama zawiozła młodego Chełmońskiego do Warszawy, do Wojciecha Gersona. To wybitny polski malarz, który miał własną szkołę, własną pracownię prywatną, gdzie mama chciała umieścić Chełmońskiego. No ale to nie było takie proste, okazało się. Gerson postanowił wypróbować tego młodego adepta i kazał mu rysować gipsy. Wówczas w szkołach, prawda, artystycznych uczono się na gipsach, tamtych kopiach antycznych i tak dalej. Chełmoński dobrze rysował, ale to musiał się wysilać kilkakrotnie, żeby Gerson go zaliczył. Potem Chełmoński niezwykle sobie cenił swojego mistrza, przyjaźnił się z nim całe życie, ale to, że
nauczył się tak dokładnego odtwarzania, to nie było istotne. Istotniejsze było coś innego. Mianowicie Wojciech Gerson swoich studentów wyprowadził w plener i on im pokazał przyrodę. Malujcie przyrodę. I to było niezwykle istotne w twórczości Chełmońskiego. No i rzeczywiście uczył się tam, ale z czasem doszedł do wniosku, że to za mało jest. Uczęszczał też do klasy rysunkowej w Warszawie, bo po powstaniach styczniowym, listopadowym Rosjanie zlikwidowali wyższe uczelnie. Nie można było, nie mogła taka uczelnia w Warszawie istnieć. No ale to było już niewystarczające, no i dobrze by było uczyć się gdzieś dalej. Ale gdzie? W Monachium. Do Monachium się wtedy jeździło na nauki. Tam powstała cała kolonia artystów polskich, ponieważ właśnie po upadku tych powstań tam się artyści udawali, tam się uczyli. Była ta Akademia Malarstwa, był tam Wagner, byli inni profesorowie, ale oni uczyli takiej akademickiej sztuki jeszcze. No ale wszystko jedno, należałoby tam pojechać, tylko jak i za co? Nie było za co. Bieda piszcząca. I wówczas jeden z tak zwanych generałów tej kolonii polskiej w Monachium, bo tak ich nazywano po przyjacielsku, szefem był jak gdyby Józef Brandt, wybitny polski malarz, drugi był Maksymilian Gierymski, świetny malarz, niestety zbyt młodo zmarły. I on przyjechał do Warszawy, żeby pokazać na wystawie swój obraz. Ale zobaczył, że Chełmoński jest w takiej trudnej sytuacji, wycofał z wystawy swój obraz, przekazał go na aukcję i z tych biletów sfinansował mu podróż i początki pobytu właśnie w Monachium. No i wówczas Chełmoński udał się do Monachium. Tam rychło się okazało, no, że to, co się tam proponuje, no, to nie zupełnie mu odpowiada. Tym niemniej dostał pierwszą nagrodę za rysunek, który wykonał właśnie na tej akademii. No i po jakimś czasie, no, w dalszym ciągu tam wpisał się w tą kolonię polską. Należeli do tej kolonii oprócz tam właśnie wspomnianego Branta, Gierymskiego, Maxa, oczywiście Aleksander Piotrowski, Stanisław Witkiewicz. Z nimi szczególnie się zaprzyjaźnił. Należał tam też Adam Chmielowski. To Państwo znacie tę postać, późniejszy brat Albert, niezwykle miły, dobry człowiek, a Stanisław Witkiewicz to już szczególnie. To był tak dobry kolega, zresztą wszyscy oni, tak się świetnie rozumieli, że rzeczywiście była to przyjaźń na śmierć i życie. W Monachium Chełmoński niespodziewanie zyskał sporą popularność. Tam istniała tak zwana Kunstverein, czyli to stowarzyszenie artystyczne, i wystawiano tam też obrazy. Na jednej z wystaw pojawił się obraz Kurzgesagt. I zaraz musimy go złapać. O! To był ten obraz. Widzicie Państwo, że niezupełnie to jest to samo. Otóż namalował Chełmoński obraz Powrót z balu, który potem miał jeszcze inne losy. On wyjechał w końcu do Ameryki, ale będziemy o tym mówić nieco później. Natomiast ten obraz zrobił niesłychaną furorę w Monachium. Nie wiem, czy Państwu przeczytać całe wspomnienia Witkiewicza, jakie to było, jakie to zrobiło wrażenie na Monachijczykach. Zresztą Monachijczycy niezwykle sympatycznie przyjmowali osoby, które tam studiowały, cudzoziemców i tak dalej, ale może warto zacytować te wspomnienia z wrażeń Monachijczyków po obejrzeniu tego obrazu. Otóż pewnej niedzieli publiczność wychodząca z monachijskiego Kunstverein okazywała nigdy przedtem nieznane w niej ożywienie. Spokojnie zwykle obywatele Monachium idący wprost z wystawy milczkiem na Bogbir, Bogwürste, Bogprezlen, dzisiaj tłoczyli się na schodach, stawali pod arkadami, zatrzymywali się pod lipami królewskiego ogrodu i powtarzali wciąż jedno, na, zu viel Leben,
za dużo życia. Na ścianach wystawy, tam w tym Kunstverein, wisiał obraz w otoczeniu po raz tysięczny powtarzanych scen tyrolskich z życia wszystkich znanego modela o nosie czerwonym i takiejże kamizelce, obok konwencjonalnie uśmiechniętych Niemek, manekinów ze szkoły Pilotiego i innych co tydzień zjawiających się wyrobów miejscowego malarstwa wśród bezbarwnego spokoju czerniły się potężne karki olbrzymich karych koń. Powiewały ogony i grzywy, rzucały się po pytach, krwawiły się oczy i nozdrza, leciała w powietrzu peleryna formańska, płaszcza, wszystko na tle ciemnego nieba, od którego odbijała się twarz jasnej dziewczyny siedzącej w sankach. Za dużo życia, wołała publiczność niemiecka. I jak dodaje autor tego wspomnienia, jedyna zapewne na świecie, dla której może być za dużo światła, barwy, ruchu, za dużo życia w obrazie. Chełmoński zyskał popularność, nawet sprzedawał dobrze. Jednak przyjaciel zwrócił mu uwagę, że zaczyna popadać w manierę i dobrze by było, żeby jednak wrócił do kraju i przypomniał sobie, co on tak naprawdę powinien malować. Jak wspomniałam, Gersonowi zawdzięczał to, że interesował się pejzażem, pejzażem polskim. I to była jego najbardziej może istotna cecha, że zwracał uwagę na pejzaż polski, zawsze za tą polskością tęsknił, za polskim pejzażem. Odbył podróż na Ukrainę, na Podole, na te wschodnie krańce ówczesnych ziem polskich i malował tam lud polski. Czym się różnił od pozostałych malarzy? Bo też gdzie indziej malowano. Tak jak przeczytaliśmy, prawda, o tych niemieckich malarzach. On malował prawdę. Rzeczywiście tak, jak ci ludzie wyglądali. No i przyjechał do Warszawy, tam też wystawił swój obraz, wystawił inne obrazy, ale w Warszawie niemalże do końca, ani w Polsce, nie cieszył się dużym poparciem. Wprost przeciwnie, śmiano się z niego, wykpiwano jego sztukę. Co to w ogóle jest, żeby tak jakiś diabły pędzące po obrazie, gdzieś te kopyta nie wiadomo skąd wychodzące, głowy prawie nie widać, kto to tam siedzi na tych saniach. Zupełnie nie znalazło to zrozumienia, to jego malarstwo. W Warszawie, zanim wrócił do Warszawy, odbył podróż na Ukrainę. No i potem wrócił do Warszawy, no i trzeba było gdzieś się ulokować. Wprawdzie w Monachium zarobił sporo pieniędzy na tych swoich obrazach, ale ponieważ miał też spore długi, dlatego niewiele z nich zostało. No i trzeba było wynająć coś taniego. Przekupili krawca z hotelu europejskiego, który miał na poddaszu hotelu europejskiego, na czwartym piętrze, swoją pracownię. No i tam ulokował się ze swoją pracownią Józef Chełmoński. Po drodze spotkał jeszcze Stasia Witkiewicza, wówczas młodziutkiego malarza, Piotrowskiego, no i wspomnianego Adama Chmielowskiego. I wszyscy czterej w niezwykle skromnie wyposażonym pokoju zamieszkali i tam tworzyli. Jest sporo anegdot, jak oni się zachowywali, co oni wyprawiali, mimo tej ogromnej biedy rzeczywiście, to spędzali to życie w miarę radośnie, ale to też dzięki przyjaciołom. Jeszcze a propos tej biedy, w czasie pobytu w Monachium na początku też bardzo cienko Chełmoński przodu, do tego stopnia, że wspominał, że jedliśmy ośródkę z chleba, którą używaliśmy do wycierania węgla z obrazów ze szkiców, do tego stopnia. No tutaj nie było aż tak źle, bo się pojawili przyjaciele i ta pracownia w hotelu europejskim zyskała niezwykłą popularność. Tam się przychodziło, odwiedzało się tych artystów, no a zyskiwali też popularność dzięki Helenie Modrzejewskiej. Państwo na pewno znacie tę postać, młodsi to może nie do końca, ale tutaj mamy portret tej damy, wybitna aktorka. To była gwiazda wówczas
pierwszej wielkości, niesłychana. Gdyby dzisiaj porównać, to największa gwiazda europejska, amerykańska ówczesnych czasów. I Helena Modrzejewska zaprzyjaźniła się z Chełmońskimi, z tym towarzystwem z hotelu europejskiego, zapraszała ich do siebie na spotkania, na bale. Oni tam bywali i zapoznawała ich z ludźmi bogatymi, znaczącymi. Powstawało tam środowisko takie bardziej nowoczesne i otwarte na sztukę współczesną. Ponieważ Warszawa w dalszym ciągu to było mediowity, przeciętność, madame mediowity, miernota, przeciętność. Tak nazywano Warszawę. Takie były gusta, ciągle niezmienne i takie. I to było zdumiewające, ponieważ w przeciwieństwie do odbioru sztuki tej właśnie malarskiej czy rzeźbiarskiej, tutaj, jeśli chodzi o teatr, uwielbiano Modrzejewską. Piękna kobieta, znakomicie grająca, no być może dzisiaj to by było dla nas ta gra jej przesadna, ale wówczas uwielbiana. I ona dostała angaż do Ameryki, tam chciała wyjechać, tam również wielką karierę zrobiła, natomiast publiczność w Warszawie krzyczała, tak jak u nas, kiedy był Ojciec Święty, nie zostawiaj nas, zostań z nami, chciano jej pójść. Ale też tym sposobem miała wielki autorytet wśród innych osób. Poznawała Chełmońskiego i tych innych malarzy z bogatymi ludźmi. I było tak, że ci młodzi malarze przychodzili na te spotkania jak ostatni obdartusy, brudni, to wspominają sami. Oni potem, później szczególnie Witkiewicz o tym pisał, że przychodzili do Modrzejewskiej poobdzierani, brudni, a najbardziej to Chełmoński był brudny, ale się tym nie przejmował, zachowywali się dość osobliwie. I na ulicy zdarzało się tak, że podchodził jakiś bogacz do tego obdartusa Chełmońskiego, ludzie wytrzeszczali oczy i zdumieni, co też to się wyprawia. No a on był już zaprzyjaźniony z daną osobą. W hotelu europejskim i w Warszawie Chełmoński poznał także Cypriana Godewskiego. Jemu niezmiernie wiele zawdzięczał, ponieważ bardzo mu pomógł, ale o tym za chwilę, ponieważ wrócimy teraz do naszego obrazu, do właśnie tego powrotu z balu. Otóż Chełmoński z Monachium przywiózł ten obraz, no i coś mi się porobiło. Przywiózł obraz do Warszawy i wystawił go w Zachęcie. No i kiedy się dowiedział, że Modrzejewska wyjeżdża do Ameryki, napisał do niej list bardzo nieśmiały, czy by zechciała przyjąć jego zdaniem najlepsze jego dzieło, jakie dotąd stworzył, czyli Powrót z balu. Modrzejewska mu odpisała, że jest zaszczycona, że tak, że jak najbardziej, że bardzo. No i wyjechała do Ameryki. Wcześniej jeszcze Chełmoński wyjechał do Paryża. Modrzejewska zawiozła obraz ze sobą. Obraz w tej chwili znajduje się w rękach potomków, spadkobierców Modrzejewskiej. To, co Państwo tutaj widzicie, no to jest jedyne, co mi się udało zdobyć, jak ten obraz wygląda. I na podstawie tego pierwowzoru powstał ten obraz, który możemy dzisiaj oglądać. Ale wróćmy do Godewskiego i do Paryża. Otóż Godewski, widząc, że w Warszawie to właściwie tym malarzom młodym pozostawało jedno, umrzeć z głodu albo tworzyć tak, jak zgodnie z gustami ówczesnymi, czyli no właściwie szkoda talentu, albo wyjechać. No ale znowu pewnie za bardzo było za co wyjechać. I wówczas Cyprian Godewski, rzeźbiarz dobrze sytuowany, to jest ten autor Mickiewicza w Warszawie, pomnika, zabrał kilkoro artystów do Paryża. Tam kupił dom, posiadłość właściwie i wozownię i stajnię zamienił na pracownię artystyczną. Jedna z nich, dwie były takie duże pracownie, w jednej z nich zagospodarował się Chełmoński. No i ta miejscowość, to w tej chwili to jest pod Paryżem, Neil. Godewski zapoznał Chełmońskiego z takim znanym handlarzem dzieł sztuki, Goupilem.
I doprowadził do tego, że w salonie w Paryżu Chełmoński mógł wystawić swoje obrazy. Przywiózł ze sobą dwa obrazy. Jeden to były roztopy, a drugi sprawa przed wójtem. I co się okazało? Otóż zaraz Państwu pokażemy sprawę przed wójtem. Tak bardzo się te obrazy spodobały temu handlarzowi, że powiedział, że on je kupi. Ale sprawa przed wójtem nie była do kupienia, ponieważ już była własnością Godlewskiego. Natomiast roztopy, oto poszedł zacięty bój między Goupilem i pewnym Amerykaninem, Stewartem, który był, handlował zdaje się cukrem, ale był świetnym znawcą sztuki i świetnym kolekcjonerem. I proszę sobie wyobrazić, ten biedny Chełmoński sprzedał swój obraz za 12 tysięcy franków. To była ogromna suma. Stewartowi przebił tego francuskiego handlarza sztuki, który miał wiele swoich sklepów i tych salonów, także w Londynie i w Ameryce, trzy w Paryżu. Przebił go, ale Goupil powiedział, ja kupię od ciebie każdy obraz za 6 tysięcy albo za 5 tysięcy, każdy obraz od ciebie kupię. Potem się okazało, bo to nie było takie do końca jasne, że kupił w sumie chyba 21 jego obrazów. Natomiast te roztopy odkupił od tego Amerykanina, ale już tylko za 7 czy za 6 tysięcy franków. Także one wróciły. No i tutaj, proszę Państwa, mamy sprawy przed wójtem, gdzie pojawia się już ta charakterystyczna, można powiedzieć, maniera Chełmońskiego. Ponieważ jest to opowieść zimowa, dlatego chciałam Państwu pokazać te widoki zimowe, gdzie tak świetnie potrafił oddać walory śniegu, koloryt zmieniający się i przede wszystkim też typy ludzi. To, co zarzucano mu cały czas w Warszawie, że co on pokazuje, jakieś takie paskudy, że to przecież nie jest ładne, kto to kupi i w ogóle dlaczego to takie ma być, on pokazywał po prostu prawdę. I to była ta jego wielka, wielka zasługa. No potem Chełmoński dużo wystawiał. Proszę sobie wyobrazić, to był czas, kiedy pojawili się przecież impresjoniści. Pojawiły się trzy salony po kolei. Były w czasie, kiedy Chełmoński przebywał w Paryżu. Kupowano też obrazy Renoira, Maneta. I wyobraźcie sobie Państwo, jaka była różnica? Renoira kupowano za 100 franków. Maneta za 105 do 525 franków, a Chełmońskiego za 5 tysięcy, 6 tysięcy, 12 tysięcy. Także zrobił wielką karierę w Paryżu, ale w Polsce nie. W Polsce go wyśmiewano. I proszę sobie wyobrazić, pokażemy teraz Państwu jeden z tych najbardziej znanych obrazów Chełmońskiego, Babie Lato. I chciałabym Państwu przeczytać jedną z recenzji, która ukazała się w Warszawie. Jest to dość zabawne, bo no dzisiaj moglibyśmy się rzeczywiście uśmiać. Otóż pisał pan Lucjan Siemieński, pan Chełmoński ma wiele wrodzonego talentu, otóż talent przyznawano Chełmońskiemu, ale nic poza tym, który przebija się nawet w jego nieudanych malowidłach. Geniuszu jednak nie ma, aby mógł pozwalać sobie wybryków rażących smak estetyczny. W każdym razie dziwi nas, jak mógł zachorować na Courbeta. Courbet no to był malarz, który też w plenerze malował, ale zupełnie to się nie pokrywało z tym, co robił Chełmoński. Jak mógł sobie obrać go za wzór, jakby to lepszych wzorów już nie było. Kierunek ten wcale nie przynosi zaszczytu estetycznym instynktom młodego artysty. Tę uwagę nastręczały nam dwa dużego rozmiaru obrazy nadesłane na wystawę. Jeden przedstawiać ma Babie Lato, czyli wiejską dziewkę leżącą na polu i łapiącą w powietrzu snującą się pajęczynę. Ta poetyczna pajęczyna, która może tyle marzeń obudzić w dziewczęciu,
warta była trochę idealniejszej istoty. Nie mówię już sylfidy, ale przynajmniej prostej śmiertelniczki z umytymi nogami. Bosa nóżka stokroć wdzięczniejsza dla malarza niż najładniejszy trzewik, ale warunek, że powinna być umytą. Co by powiedział Siemiński, gdyby wiedział, że tą modelką do tego obrazu nie była miejska dziewczyna ukraińska, tylko było to dziewczę z domu publicznego. To już by dopiero było. Także taki był odbiór w Warszawie. No i w dalszym ciągu krytykowano i w Zachęcie, ilekroć Chełmoński dość dużo wystawiał i w Polsce, i za granicą. Tak jak wspomniałam, w Paryżu odbywały się te salony też impresjonistów. Nie widzimy tutaj wpływu impresjonistów na twórczość Chełmońskiego, ale niewątpliwie bywał na tych wystawach. To wynika z różnej tam korespondencji i z ocen jego przyjaciół, też malarzy. Chełmoński natomiast w Paryżu bardzo się wzbogacił, przeogromnie. To dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, że był milionerem czy miliarderem, nawet ogromne pieniądze zdobywał, no i doszedł do wniosku, że dobrze byłoby się ożenić. No i od dawna kochał się podobno z panienką o 11 lat młodszą od siebie, mieszkającą w Polsce, Marią Szymanowską, i rzeczywiście do tego ślubu doszło. Wyjechali w podróż poślubną przez Wiedeń, Norymbergę, Monachium, Berlin, Wenecję, zwiedzali muzea, odpoczywali, podziwiali widoki i tak dalej. No i na koniec osiedli w Paryżu. A tymczasem Chełmoński zmieniał te swoje miejsca pobytu tam. Czekało na nich wspaniała posiadłość, wyposażona nieprawdopodobnie. Opisy są zachwycające, jak też to mieszkanie było urządzone i tak dalej. Ale co było ciekawe, wspominałam Państwu, że to malarstwo Chełmońskiego polegało też na tym, że oddawał całkowicie prawdę. Są te brudne nogi, prawda, niezbyt czysta, czysty przyodziewek tej dziewczynki, pasącej bydło, cudowny piesek. Trzeba było mieć pracownię, dużą pracownię. No i rzeczywiście powstała duża pracownia, świetnie wyposażona, no ale Chełmoński, mając tyle pieniędzy, doszedł do wniosku, że musi mieć najwspanialsze wyposażenie. Także w tej pracowni, długiej na 10 metrów, gdzie były tylko perskie dywany, bo tylko takie uznawał, szklane jakieś tam gabloty i tak dalej, no i uważał tylko żywe modele. Nie jakieś tam sztuczne, ale żywe to musiały być modele. I otóż do tej pracowni sprowadzał konie żywe, które demolowały te pracownie, robiły swoje na te perskie dywany, rozwalały te szklane gabloty. W rulonach płócien zaległy się króliki. Z żoną wieźli wspaniałą karocą, którą posiadali, świnki w worku, które potem się pasały wokół posiadłości. Wszystko byłoby pięknie, ale Chełmoński bardzo tęsknił za Polską, za domem, za tym pejzażem zupełnie innym. I sprowadził dzięki Witkiewiczowi z jego zresztą posiadłości sosnę, polską sosnę, która też tam rosła. No i wracając do samego sposobu malowania artysty. Miał przeogromną zaletę, mianowicie miał fenomenalną pamięć. Fenomenalną pamięć. Nie musiał robić zatem szkiców, będąc w plenerze. Jeszcze podczas pobytu w tym hotelu europejskim z tymi swoimi przyjaciółmi udawali się gdzieś w plener poza Warszawę. Oni wszyscy tam malowali, szkicowali i tak dalej. Natomiast Chełmoński nie. Chełmoński sobie leżał i patrzył. Patrzył. Potem przychodził do domu i powstawał obraz. To było jeszcze kilkanaście lat przed powstaniem tak zwanej fotografii momentalnej. Chełmoński miał niezwykły dar, że on zauważał rzeczy, których zwykły śmiertelnik nie był w stanie tego nawet zauważyć. Nie widział tego zupełnie. On widział tak fenomenalne szczegóły,
co Państwo właśnie możecie zauważyć chociażby na tym obrazie, o którym sobie opowiadamy. No i znowu jesteśmy tu. Tak, za dużo. Do tego stopnia, że potrafił uchwycić moment zachowania czy jakieś ruchy koni, ludzi, których normalnie się nie zauważa. I potem to nawet porównywano z fotografią. Rzeczywiście tak to było. Zdarzało się tak, że Chełmoński stał na przykład na ulicy i trafił się na jakiś zaprzęg konny, szedł przyjaciel i go zaczepiał. No, witaj, czekaj. Po jakiejś chwili Chełmoński mówił, no już się go nauczyłem. On to po prostu fenomenalnie zapamiętywał i potem malował właśnie te obrazy, o których mówimy. I tutaj na przykład, o. Tu mamy dziki pęd koni i proszę spojrzeć. To, o czym, to co krytyka w Warszawie mu zarzucała. Te konie szalone, pędzące. Ta uprzosz, to wszystko, nawet uprzosz, nawet szczegóły były tak realistycznie oddane i tak rzeczywiście pokrywające się z prawdą, chociaż on tych szkiców tam na bieżąco nie robił. Jak świetnie potrafił zauważyć, jak się zachowują psy, jakie zachowuje woźnica, jaki ten śnieg jest rozkopany, trochę topniejący. No i w czasie pobytu właśnie w Paryżu powstał ten oto obraz. Państwo pewno go znacie z Krakowa, bo on wisi tam na tej ścianie czołowej, czwórka. Chełmoński mówimy, że jest znany też oprócz tych scen związanych z ludowością, z tą codziennością wsi ukraińskiej, polskiej, mazowieckiej, właśnie z malowania tych rozpędzanych trójek, czwórek, szaleńczo pędzących koni i to jest jeden z tych obrazów. On właśnie powstał w tej pracowni w Paryżu, zajął niemal całą ścianę, i został tam nawet do chwili, kiedy Chełmońscy wrócili już do kraju. Dopiero później został sprowadzony do Polski. Chełmońskiemu dobrze się wiodło w Paryżu do pewnego momentu. Wspomniany Stuart kupował wiele obrazów do Ameryki, kupowano do Londynu. Podobno do Ameryki wyjechało około 100 obrazów. Nie wiemy tego dokładnie, trudno to sprawdzić. Teraz ostatnie lata się okazuje, że pojawiają się obrazy, które właśnie no, nie były znane, albo wiadomo było, że powstały, ale nie wiadomo, co się działo. One się pojawiają na aukcjach i rzeczywiście wracają nawet czasem do Polski. Otóż po pewnym czasie, po paru latach, minister McKinley, Amerykanin, wydał takie zarządzenie, że wszelkie obrazy sprowadzane z zagranicy do Ameryki będzie obowiązywać cło 30%. No i to była katastrofa. Wcześniej jeszcze ci handlarze, którzy wiedzieli, że coś takiego będzie, wykupywali co tylko się dało, no ale potem się urwało. Owszem, Chełmoński jeszcze sprzedawał tam na miejscu, ale to już nie były te pieniądze. Poza tym cały czas zawsze i w Monachium, i w Paryżu zawsze tęsknił za Polską i chciał wrócić do kraju i wreszcie postanowił wrócić do Polski. Ale wydawałoby się, że przecież tak majętny człowiek, no to żadne kłopoty, prawda? On był skąpy, ale nie potrafił zarządzać tym swoim majątkiem i notariusz, który się tym opiekował, okradł go zwyczajnie na kilkadziesiąt, czy nawet na 100 000 franków, zniknął i Chełmoński został z niewielką fortuną. No ale postanowili z żoną i z dziećmi, wtedy już była trójka czy czwórka dzieci, w sumie było, tych dzieci się urodziło 7 bodajże. Ale Chełmońskiego też, no i oczywiście jego żony spotkało nieszczęście, ponieważ dzieci, które się tam urodziły, trójka ich zmarła wkrótce, nie dożywszy nawet roku.
Więc to było dla niego też oczywiście ciężkie przeżycie. Przyjechał do Polski i udał się na Podole, żeby znowu wrócić do tego swojego kraju, do tych pejzaży, do tych płaskich pejzaży, które tak Amerykanie podziwiali, bo to one były zupełnie inne od tych, z którymi się spotykali w malarstwie do tej pory. I nabył taki mająteczek, kuklówka. W tej kuklówce zamieszkał najpierw z żoną i z dziećmi, ale z żoną się już potem nie układało. Tam podobno nawet dochodziło do jakichś rękoczynów. Zmienił mu się troszkę charakter. No i żona w końcu się wyprowadziła z tej kuklówki. Hermoński został tam na miejscu. No i malował te pejzaże. Nie lubił się już spotykać z ludźmi. Miał tylko taką zaprzyjaźnioną rodzinę w pobliżu Woli Pękoszewskiej Górskich. Z tej rodziny wywodziła się Pia Górska. Ona się też uczyła u Hermońskiego malarstwa i potem bardzo wiele pisała o Hermońskim. Te jej wspomnienia są niezwykle ciekawe. Malował Hermoński te pejzaże, te cudowne czajki, te cudowne żurawie. Ten obraz, ponieważ mówiliśmy o tym, jak to Tadeusz Dobrowolski nabył obraz ten do zbiorów Muzeum Śląskiego, nabył jeszcze inne obrazy. To jest jeden z najpiękniejszych obrazów, czajki. Też znajduje się w Muzeum Górnośląskim, pierwotnie w Muzeum Górnośląskim, teraz w Śląskim, ponieważ w czasie wojny oczywiście Niemcy rozebrali ten gmach Muzeum Śląskiego, obrazy zapakowano, one gdzieś tam jeździły, potem po wojnie nie było Muzeum, nie było Muzeum Śląskiego, natomiast powstało Muzeum Górnośląskie, to było to wcześniejsze niemieckie muzeum, Landesmuseum. Niemcy rozebrali Muzeum Śląskie dlatego, że to była jak gdyby konkurencja dla tego Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, niemieckiego. No ale szczęśliwie po wojnie te obrazy wróciły właśnie do Bytomia. Stąd mówię o tym Muzeum Górnośląskim i dopiero kiedy powstało Muzeum Śląskie w Katowicach Tonowej już, to ta część obrazów zgromadzona przez Dobrowolskiego wróciła do Katowic. Tymczasem ta galeria jeszcze w Bytomiu była uzupełniana, także zarówno ta obecna w Bytomiu i ta obecna w Katowicach to jedne z najświetniejszych galerii malarstwa polskiego. Nie tak liczne jak w Krakowie czy w Warszawie, ale jeśli chodzi o jakość, niczym nie ustępująca tym obrazom. No więc, tak jak powiedziałam, zakupił Dobrowolski także te czajki. Podczas pobytów tutaj jeszcze, to już w późniejszym czasie, kiedy przebywał w kuklówce, namalował taki dworek zimą, też znajduje się w Katowicach. Też ten cudowny śnieg. Te, które oczywiście znowu zarzucano mu, że co to jest w ogóle za obraz, prawda? To jakieś kuropatwy i ten śnieg właściwie. No nic na tym, nie jest dzisiaj się tym zachwycamy. No i mówiłam, że nie potrafił się jakoś przyjaźnić z innymi ludźmi, nie chciał się nawet przyjaźnić. Córki z czasem, bo zostały z nim, żona wyjechała, córki zostały w kuklówce, ale one potem musiały iść do szkół. Ja to właściwie sam tam mieszkał i zaprzyjaźnił się tylko z księdzem tamtejszej parafii. I tylko z nim właściwie się spotykał, no i z tymi od czasu do czasu, z tymi Górskimi, Woli Pękoszewskiej. Malował w tym czasie, już pod koniec życia, no był uznanym malarzem, zresztą dostawał też nagrody. W Monachium pierwsze nagrody, w Ameryce, w Krakowie, bo tam wpisano na listę honorowego tam obywatela, profesora Akademii. Więc już był ceniony, no ale to już był właściwie XX wiek. I tutaj, no znowu mamy przecudny obraz, jeden z tych najbardziej znanych, Bociany, gdzie ten prosty chłop o tych brudnych nogach i z tym swoim synem podziwiają lecące bociany. No, widzimy tutaj to gniazdo, one zapewne tam się gdzieś zagnieżdżą.
co Chełmoński jeszcze zauważał u tych prostych ludzi? Otóż to, że oni oprócz tego, że ciężko pracują, mają różne charaktery, czasem paskudnie się zachowują, ale też mają prawo do marzeń. Do marzeń, prawda? To widzieliśmy zarówno u tej dziewczyny, jak i tutaj u tego prostego chłopa, który podziwiał te lecące bociany. Tu jeszcze warto sobie przypomnieć, bo nie wszystkie obrazy warte obejrzenia zobaczymy dzisiaj, natomiast jedne z takich piękniejszych i późniejszych, Burza, znakomicie namalowana, zarówno ta przyroda tutaj, ten siekący, to się czuje wręcz, prawda, tą wilgoć, ten siekący deszcz i pioruny i uciekające gdzieś tam w mgle krowy. Przepiękne jego obrazy, które przedstawiały o świcie czy o zachodzie słońca przyrodę, jak chociażby tutaj te żurawie. Kiedy przybył do Monachium jeszcze tym pierwszym razem, to tak uważano, że cóż to taki młody malarz, pewno nocturnów nie potrafi malować. On namalował właśnie tam nocturn znakomicie i potem powstawały liczne właśnie te widoki i zimą, i latem, zarówno te o wschodzie słońca, jak i o zachodzie, jak i właśnie ciemną nocą, kiedy tak świetnie potrafił oddać blask księżyca, odbijając światło w oczach koni, a to woźnicy. I tutaj jeden właśnie z takich obrazów. No i jak wspomniałam, to jego życie tam upływało w Kukrówce dość samotnie. Pod koniec życia też zachorował, dostał zawału, miał brata Adama, lekarza, który go tam uratował. Ale pewnego razu dostał też wylewu i sparaliżowało mu rękę jedną, nie potrafił dobrze mówić i brat go tam rehabilitował. Tym niemniej po paru miesiącach Chełmoński zmarł. Wcześniej, jeszcze 5 lat wcześniej, zmarł jego przyjaciel, ten właśnie ksiądz. No i on w końcu też został pochowany zgodnie ze swoim życzeniem obok tego księdza. To są Ojrzany, obecnie to się nazywa Żelechów. Są dwa groby, rzeczywiście dwojga przyjaciół obok siebie. Jeszcze można powiedzieć o tym, jak Chełmoński się ubierał. On przeróżnie. Wspomniałam o tym, jak podczas pobytu w Warszawie, kiedy cierpieli biedę, to chodzili w łachmanach, przeróżnie. Potem w Paryżu to bogactwo, więc on zakładał jedwabne koszule, ale jak uznał, że jest brudne, to wyrzucał do pieca i następne. Miał też jakieś dziwne fobie, mianowicie uważał, że właściwie to jedzenie w Paryżu jest niedobre, zatrute, woda jest zatruta i od czasu do czasu albo się był w wodzie deszczowej, albo jeździł nawet gdzieś tam w okolice Włoch do rzeki się myć. Uznawał tylko niektóre restauracje w Paryżu i broń Boże żadne inne, i tylko tam. Ubierał się, kiedy jeszcze przebywał w Monachium, dziwacznie, mianowicie czerwone rajtuzy konnicy rosyjskiej, granatowa kurtka ułańska i czapka kolejarza kolei wiedeńsko-warszawskiej. Ale kiedy przebywał w Polsce, też nie rozstawał się właśnie z kamizelką tą łowicką. Tutaj go widzimy na jednym z takich późniejszych, już ostatnich zdjęć, właśnie w tej Woli Bękoszewskiej, gdzie on się przyjaźnił z tymi Górskimi. Potem o nim, jak mówiłam, Pija Górska pisała i tak właśnie wyglądał. No ale teraz wróćmy jeszcze do naszego obrazu. Sześć lat później, po powstaniu tego pierwowzoru, namalował ten oto obraz. On się troszkę różni. Ja wrócę do tego, porównacie sobie Państwo, jak on wyglądał, ten pierwowzór, chociaż tutaj nie mamy koloru. Niewiele się różni, ale mamy te szatańskie, jak to określano, z piekła rodem pędzące konie, język wywalony od tych koni. Ten woźnica, właśnie głowy to już mu nie widać, usiłuje jakoś pohamować te konie. Dziewczyna siedzi w saniach zamyślona, wraca z balu. Nie wiadomo, jak się tam powiodło na balu, troszkę taka smutna,
I proszę zwrócić uwagę, o czym tutaj mówił, patrząc na ten obraz, jak artysta potrafił oddać ruch i pęd. Ja w jaki sposób to osiągnął? Raz, że kolor. Te konie odbijają się, cały ten powóz odbija się na tym jaśniejszym tle wczesnego, bardzo wczesnego jeszcze poranka, kiedy słońce jeszcze nie wzeszło. Pejzaż jest płaski, czyli idzie ta linia pozioma, a na tym te pędzące konie, czyli to wzmaga poczucie tego ruchu. Patrzmy jeszcze na ten śnieg, taki trochę rozdeptany, rozkopany, bryzga na strony, prawda? Widzimy tam te bryzgające w górę kawałki śniegu. No oczywiście ta rozwiana szaleńczym pędem kapota woźnicy, dziewczyna, warkocz gdzieś tam fruwa. No i to takie zestawienie takiego spokoju, zaufania tej dziewczyny do tego woźnicy. Ona jeszcze myśli o balu albo już jest zmęczona, myśli o tym, że trzeba iść spać. Niezwykle piękny obraz. Porównywano te wszystkie właśnie w tych obrazach, gdzie te konie takie czarne, szaleńcze się pojawiały, do takich właśnie szatańskich stworzeń pędzących nie wiadomo skąd. Nie wiem, jak już czasem jesteśmy. Po śmierci oczywiście Chełmoński, jak to się często zdarzało, zyskał coraz to większą sławę. Do Muzeum Śląskiego trafiły jeszcze inne obrazy. I warto tam zajść, ponieważ jest tam jeszcze jeden tego typu obraz, chociaż może bardziej krytykowany, mianowicie Sanna. Mówiłam o tym, że Chełmoński malował te tak zwane trójki i dwójki i to jest jeden z tych obrazów. On w tej chwili jest wystawiany w Muzeum Śląskim, ten nie, chociaż jest lepszy moim zdaniem. Pędząca trójka, też zakupiony przez Dobrowolskiego do zbiorów Muzeum Śląskiego. Też ta rozwiana kapota, ten siedzący z tyłu pasażer i te szaleńczo pędzące konie. Proszę zwrócić uwagę na znakomity moment uchwycenia właśnie tego momentu. Tego, jak te konie te nogi układają, jak one wyglądają, jak te grzywy fruwają. To, co mówiłam o tej fotografii momentalnej, to tutaj jest to świetnie uchwycone. Bardzo Państwu dziękuję i jeśli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, to opowiem. Zachęcam natomiast do podejścia sobie do obrazu, obejrzenia sobie z bliska tych szczegółów, ponieważ jest ta środkowa część kompozycji dość ciemna. Trzeba się dobrze przyjrzeć. Chełmoński doskonale znał, jak potrafił to przestudiować, jak wyglądały sanie, jak wyglądała uprzosz. Te wszystkie szczegóły, on to wszystko potrafił zapamiętać i namalować. No i właśnie proszę sobie zwrócić uwagę, jak on to malował. Zarzucono mu też tam w tle, jeszcze widać tę wioskę, skąd właśnie tam ta dziewczyna wraca. Zarzucono mu, że nie maluje tak pięknie, właśnie tak estetycznie, prawda, że to takie gładkie powinno być wszystko. To nie było gładkie malowanie, to było rzucanie takie farby i śmiało. Chociaż dość cienko malował, ale właśnie tak nie wygładzona była ta powierzchnia. No i to już było właśnie takie nowatorskie. Niektórzy, nie mówię, ponieważ Chełmoński zaliczany jest do artystów realizmu, ale niektórzy słusznie, jak sądzę, zauważają, że to była już zapowiedź neoromantyzmu. Neoromantyzmu, pamiętacie Państwo obraz Szału Podkowińskiego, prawda? Ten szalony koń dziki, to już jest zapowiedź tego. To już jest zapowiedź tego, stąd też uważamy go również za takiego prekursora neoromantyzmu w malarstwie polskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję.